28 września ze Świdnickiego Rynku wyruszą w trasę załogi trzeciej edycji rajdu o Kropelce. Jak nazwa sugeruje, w tym rajdzie nie chodzi o czas i prędkość, ale o każdą kroplę paliwa spaloną przez samochód na trasie. W imprezie może wziąć udział każdy posiadacz sprawnego samochodu. Załoga musi się składać przynajmniej z 2 osób, kierowcy i pilota. Podobnie jak w zeszłym roku, trasa rajdu przebiegać będzie przez drogi powiatu świdnickiego, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego. Uczestnicy poruszać będą się w normalnym ruchu drogowym, obowiązują więc ich przepisy kodeksu drogowego. Uczestnicy rajdu muszą starać się pokonać trasę w jak najkrótszym czasie, jednak na mecie najważniejszy będzie stan baku. Przed startem samochody załóg tankowane są do pełna, wlew paliwa zostaje zabezpieczony i od tej chwili liczy się każda kropla. Chętni do wzięcia udziału w rajdzie powinni wypełnić formularz dostępny na stronie www.rajdokropelce-arete.pl. Na zwycięzców rajdu oprócz emocji czekają nagrody.